W drugą niedzielę Adwentu chciałbym Was, moi drodzy, zaprosić do kolejnej odsłony naszej katechezy adwentowej. Spotkania z Jezusem Chrystusem, Mesjaszem, kapłanem. Ciągle bijące serce Kościoła. Tak kiedyś usłyszałem na temat miejsca, przy którym się znajduję, o ołtarzu. I rzeczywiście, gdy przeżywamy czas Najświętszej Ofiary, mszy świętej, to sami czujemy, jak przez słowa kapłana, które wypowiada w imieniu Chrystusa, bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Prawdziwy Bóg staje pomiędzy nami. Dzisiaj chciałbym w odniesieniu do tego wyjątkowego miejsca, jakim jest ołtarz Jezusa Chrystusa, zaprosić nas wszystkich do refleksji nad Mesjaszem jako kapłanem. Jezus Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan. Otwierając księgę liturgiczną, jaką jest mszał rzymski, możemy natrafić na następujące słowa zawarte w piątej prefacji wielkanocnej. Przez ofiarę swojego ciała na krzyżu dopełnił on ofiary starego przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Jezus Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan. Wspomniany fragment w prefacji wielkanocnej prowadzi nas, moi drodzy, do źródła, jakim jest Boże Słowo. Bowiem tak czytamy w liście do Hebrajczyków. Tak samo Chrystus nie sam przyznał sobie chwałę bycia arcykapłanem, lecz ten, który powiedział do Niego: Synem moim Ty jesteś, ja dziś Cię zrodziłem. Podobnie mówi jeszcze w innym miejscu. Ty kapłanem na wieki, na podobieństwo Melchizedeka. Jezus Chrystus to ten, który jednoczy, przebacza, daje szansę, głosi, naucza, prowadzi i wreszcie całkowicie się poświęca. Oddaje siebie dla mojego i Twojego zbawienia. Nasze myśli kierujemy wtedy na Golgotę. Spoglądamy na krzyż, na którym On z miłości dla każdego człowieka podjął się tej wielkiej misji. I chcę, aby to spojrzenie na krzyż, ono ciągle było w nas obecne. Nie w znaczeniu jakiejś refleksji na temat cierpienia, ale przede wszystkim w znaczeniu służby miłości. Bóg ukochał mnie i Ciebie. Dlatego też w imię tej miłości pragnę, by to kapłaństwo, które realizuje się w Jezusie Chrystusie w pełni, mogło być również obecne pomiędzy nami. On powołuje do przeżywania kapłaństwa wszystkich ochrzczonych. A spośród tych, którzy sprawują to kapłaństwo powszechne, wybiera On kolejnych naszych braci do tego, by przez swoją odpowiedzialną, gorliwą służbę mogli głosić Ewangelię, sprawować święte sakramenty, jednać ludzi z Bogiem, prowadzić do wspólnoty Kościoła. Znamy ich wielu. To księża, gorliwi duszpasterze, oddani kapelani, proboszczowie, katecheci, zakonnicy. Na różnych frontach chcą trwać. Chcą wypełniać ten nakaz misyjny Jezusa Chrystusa. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oczywiście pełnia kapłaństwa objawia się w samym Jezusie Chrystusie. Ale w tym kapłaństwie Jezus Chrystus pragnie zapraszać nas, ludzi, do tego, aby to kapłaństwo realizowało się pomiędzy nami. Mesjasz, kapłan,
pragnie w naszym życiu działać niezwykle delikatnie i dyskretnie, czasem nawet w tajemnicy, którą dobrze znamy, a która zawarta jest w spowiedzi świętej. Całe nasze życie to droga ciągłego nawracania się, a więc spoglądania w kierunku Jezusa. Znamy dobrze swoich spowiedników. Przystępujemy do spowiedzi po to, by się umocnić i by ta nasza przyjaźń z Jezusem ciągle wzrastała. By te więzi były zacieśnione pomiędzy nami. A przede wszystkim, byśmy o sobie w życiu nigdy nie zapomnieli. W tym czasie adwentowym, zwłaszcza teraz, szczególnie Was zapraszam do tego, by spotkać się z Jezusem Chrystusem, Mesjaszem, kapłanem w tejże tajemnicy. W drodze duszpasterstwa posługi kapłańskiej ważnym jest spokojne przygotowanie się do sprawowania świętych czynności, zwłaszcza liturgii. Kapłan, który w zakrystii przygotowuje się do mszy świętej, z wielkim spokojem i zastanowieniem nad tym, co będzie przeżywał za kilka chwil, ubiera szaty kapłańskie. W tej drodze życia kapłańskiego wpisana jest modlitwa, czas adoracji, po prostu zatrzymanie się, by siebie umocnić, by wewnętrznie być ubogaconym ku temu, by dalej nieść dobro i samego Boga wreszcie tym, do których jako kapłan jest się posłanym. Nie jesteśmy tylko widzami, lecz aktywnymi uczestnikami, którzy przeżywają wydarzenie mszy świętej. To wydarzenie, które łączy nas z Golgotą, z doświadczeniem jednocześnie i wieczernika, i tajemnicy poświęcenia, jakie Jezus Chrystus, najwyższy i wieczny kapłan, złożył na ołtarzu krzyża. Spoglądamy na liczne gesty, jakie wykonuje kapłan w imieniu całego ludu. Pocałunek ołtarza Jezusa. To On w imieniu całej wspólnoty, całego Kościoła składa Bogu najświętszą ofiarę. Wznosi chleb i wino, ofiarując je dobremu i miłosiernemu Bogu. Za nas wszystkich. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. W drugą niedzielę Adwentu zechciejmy przyjąć do serc i umysłów proroctwo Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści odrośl z jego korzeni i spocznie na niej duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Upodoba sobie
w bojaźń Pańskiej. Nie będzie sądził z pozorów, ani wyrokował według pogłosek. Raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą. Ciele i lew paść się będą pospołu i mały chłopiec będzie je poganiał. Krowa i niedźwiedzica przestawać będą z sobą przyjaźnie, młode ich razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. Niemowlę igrać będzie na gnieździe kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. Zła czynić nie będą, ani działać na zgubę po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze. Owego dnia to się stanie. Korzeń Jessego stać będzie na znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę i sławne będzie miejsce jego spoczynku. Mesjasz kapłan, dla nas bliski, w tylu ważnych momentach naszego życia możemy go po prostu spotkać, bo Bóg zaprasza każdego i każdą z nas do doświadczenia Jego obecności w tym mistycznym kapłaństwie. Zechciejmy, moi drodzy, zobaczyć to, wsłuchując się w liczne słowa zawarte w tekstach liturgicznych, także patrząc na gesty. Gesty, które sprawuje w imieniu całego ludu Bożego kapłan, jak i my sami, świadomie uczestniczący we mszy świętej. Niech to nie będą tylko i wyłącznie jakieś mechaniczne znaki, które wykonujemy, ale rzeczywiście te gesty niech będą naszą gorliwą, płynącą z serca modlitwą do Pana.